Hej, z tej strony Kiwa, to jest Warcraft 3. Kampania orków rozpoczyna się właśnie w tym odcinku. Inwazja na Kalimdor. Przypominam, w poprzednich przygodach orków działo się to, że Thrall wraz ze swoją hordą zostali tam pouczeni przez jakiegoś tajemniczego proroka, żeby uciekać na zachód. Więc wzięli, ukradli statki i popłynęli na zachód. I właśnie na zachodzie spotkali Kalimdor. Zobaczmy, o co tutaj chodzi, z czym to się je i jak w ogóle. Rozdział pierwszy. Lądowanie. Postępując zgodnie ze wskazówkami tajemniczego proroka, Thrall poprowadził hordę przez Wielkie Morze. Po wielu tygodniach spędzonych na wzburzonych wodach oceanu, horda dopłynęła do dzikich wybrzeży Kalimdoru. Porwane okręty rozbiły się i zatonęły, zaś sami orkowie ostrożnie ruszyli w głąb lądu, uważając na rozmaite niebezpieczeństwa czyhające na nich w tej kamienistej i niegościnnej krainie. Ja się nie dziwię, że się te okręty rozbiły, bo to były okręty ludzkie, więc horda nie potrafiła nawigować pewnie. Ale czekajcie, jeszcze tutaj sobie zerknę na mapę. Tam mamy Tauren Campy, Harpy Nesty, Razum Fundowns, Mulgor, Stone Talon. Porównuję do mapy z Warcraft, z WoWa, wiecie? Tak tylko patrzę. No i okej, mamy ten Kalimdor sławny, nasz, fajny. Nazywany też Skrabanią. Wodzu, w szalejącym sztormie nasz okręt doznał poważnych uszkodzeń. Nie da się go już naprawić. Czułem to. Gdzie jesteśmy? Czy to Kalimdor? Chyba tak. Płynęliśmy na zachód, jak rozkazały. Dobrze. Jakieś wieści o gromie, Hellscreamie i reszcie? Nie, wodzu. Nikt ich nie widział, odkąd rozdzielił nas sztorm. Przygotować się do wymarszu. Jeśli nasi bracia tu dotarli, prędzej czy później ich spotkamy. Tak jest, panie kapitanie. Duchy są niespokojne. Dobra, to mamy co? Mamy siepacza i trolla łowcy głów. Kogo mam zabić? Zobaczmy, co troll mówi. Co? Gdzie mam iść? Czego mnie męczysz? Zostaw to mnie, zdejmę ci ten ciężar z głowy. Co dwie głowy, to nie jedna. Nie chcę mi się z tobą gadać. Przywitaj się z moją małą przyjaciółką. Co? Kogo mam zabić? Gdzie mam iść? Lok, Regar, no co mam robić? Powiem, fajne takie trole są. Nie powiem, że nie. Skrzynie nie zawierają czegoś wartościowego. Dobra, siepacz, jaki ty mądry jesteś, Sherlock Holmes, nagle, kurde. Spokojnie, ja sobie to ogarnę. Thrall nie jest takim, kurde, głupkiem, żeby mu to wszystko mówić. Thrall, pokaż młotek. Tak. Zwykły młotek masz. Ale mamy tutaj jakieś... Tak. Za honor. Jakieś wrogi. Rozwalamy ziomku. Kurczę, nie mam heala, aż teraz dziwnie mi tutaj z tym będzie. Że ja heala nie mam. Cały czas Arthasem, albo kimś to miałem, no stop heala. Dabu. Chodźmy tutaj. Duchy są niespokojne. Za honor. Tutaj, kolejna świnia. Za honor. Tutaj woda, stateczek jakiś tam. Smoki są nawet, kurczę. Dobra, lejemy smoki. No słabe te smoki. Gdzie mam iść? Wiesz, no, odrywa mocno. Lok, Regar, Nogal. Dobra, rozpalmy te skrzynki, może coś będzie ciekawego. Nie ma nic. Przyszedł twój czas. Jakieś itemy. Za honor. Dobra, jest jakiś item. No, Thrallu, wróżbito. Dabu. Okej, okay, no to tutaj nie da się nigdzie iść, bo to jest wszędzie woda, więc tutaj nigdzie nie pójdę. Chodźmy dalej tutaj. Niby koło brzegu będziemy szli, ale gdzieś tam jeszcze jakieś rzeczy będziemy patrzeć, bo żadnej
Za honor. Nie mamy dodatkowej misji, więc na razie musimy zbierać tylko moje jednostki. Gdzieś pewnie tu będą porozsypywane po tym całym... To jeden z naszych statków. Tych. Musiał gdzie się ten? Rozbić ten? No, no, no. Na skałach podczas sztormu. Musisz mieć rację, Sherlocku, się patrzył. Dabu. Dabu. Jak widać, pełno murloków tutaj jest. Ale to nic, to nic, to nic. Pewnie tutaj Chibi jak będzie oglądać, to będzie jej smutno, że zabija murloki. Ona uwielbia murloki. Nikt nie przeżyje. No sobie murloki są fajne. Lok na rosz. Też kiedyś, jak na początku samym WoWa grałem i walczyłem tam z murlokami, to mnie wkurzały, bo były zbugowane miejsca, gdzie się rzucało 15 naraz murloków i miałem pozamiatane, bo mnie zabijali. Ale tak już potem, jak już tak ten, to minęło, to czas zbugowanych tych, no to już jakoś tak jednak. Widzę, że ktoś tutaj ostro jakieś dipsy cisnął. Za honor! No, niedawno rozegrała się tu wielka bitwa. Ziemia jest czerwona od świeżej krwi. Czy w tej krainie nie ma nic prócz pyłu i kości? No najwidoczniej. Co ty myślałeś, że Kalimdor to nagle taki cukierkowaty tak. ten? Chciałeś takie cukierkowate rzeczy, to idź do Pandarii. Tak. A nie, zapomniałem. Oni potem pójdą wszyscy do Pandarii i Horda i Alians i nagle zrobią syf wielki. Dabu. Co to za świniowate stwory? W życiu takich stwory nie widziałem. Przynajmniej są ładniejsze od jeszcze ludzi. Ale pojechał się, patrz co, kolco. Bestie, czy tam świnie ludzie są ładniejsi niż ludzie. Fuck yeah. Patrzcie, tu jest jak od Taurenów ten znaczek. Te ohydne stworzenia mają ciała koni! Loptar Ogar! Nie. No i Taurena zabili. Zabili Taurenika, a chciałem pomóc. Aktualnie przypominam, że Taureny w WoWie są w Hordzie, ale aktualnie oni się jeszcze nie znają. Więc widzicie, dopiero tutaj orkowie stąpają pierwszy raz po Kalimdorze, dopiero odkrywają tutaj, że się jakieś centaury biją z Taurenami i o co chodzi w ogóle. I tutaj Sherlock Siepacz odkrywa tajemnicę. Za honor! Chodźmy tutaj dalej. Za honor! Dzieje się tu coś ciekawego tam tak. pod Jackami? Raczej nie. Za honor! Tutaj są ci kolco zwierzę. Lok, Regar, Nogal! Co ciśniemy tych kolco zwierzę? Jestem wodzem! I się tak oto wystrałem z many. Za dom Hamera! Jak tam ten? Spokojnie. O, ten poziom to powoli się wbija, widzę. Regar, Nogal! Znaki leczenia kolejne, super. Weźmy sobie. Duchy okay. są niespokojne. Mogę gdzieś iść tam? Gdzieś się w tego za honor. Nie mogę, da, wchodzimy. Tutaj? Tak. Dabu. U, tu się coś pali. Jakiś obóz. Za honor. Chodźmy do obozu. Dabu. Znowu być świnio ludzie. Nie, znaczy ostro grzyby. Przyszedł czas. Nie tankuj tyle, ziom. Czas zabijać. Jestem wodzem. Nikt nie przeżyje. Tak my sobie. Dobra, niech będzie. Postawimy se ten. Niech się gościu uleczy troszkę. O! Bierzmy się do roboty. Za honor. Siema. Dzięki za pomoc, stary. Ruszajmy. Świnio ludzie mówili, że w pobliżu są inne okręty. Nie ma Lok na rosz. Czego ty chcesz? Chyluj się jeszcze. Ile to będzie trwało jeszcze? W sumie to dużo wychilowało, fajnie. Prawie na fula. Nikt nie przeżyje. Te znaki leczenia będą się przydawać. Lok na rosz. Duchy są niespokojne. Większe wojsko troszkę, także spoko. Także spoko, możemy iść dalej. Popatrzeć. Dabu. Za honor.
Konia ludzie mordują te bykostwory. Przybyliśmy tu, by uciec przed bezsensowną wojną. Tymczasem otacza ona nas ze wszystkich stron. No tak, no tak. No to wszędzie na planecie się mordują. W końcu to jest Warcraft, tak? Tutaj jest na porządku dziennym wojna za wojną. Za honor. Czy ci się to tralu podoba, czy nie? Niestety. Jedziemy z tymi mużurkami. Płonący statek. Tak. Za honor. Ciekawe, czy to murloki rozwaliły ten statek, czy po prostu on się tutaj tak mocno wrąbał w tą podłogę, w tą ziemię tutaj, że aż cały ten tak jest. Ja tu mogę w ogóle gdzieś iść? Czekajcie, tu są góry, 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 góry. Tu były góry, 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 góry. Trąbka, wodzu, wiedzieliśmy, że nas odnajdziecie. Osiem. Trąbka, wojowniku. Cieszę się, że jesteście cali. Byliście w załodze Hellscreama? Nie, wodzu. Rozdzieliła nas burza. Dopiero co tu przybyliśmy. Trąbka, wodzu. Prawie jakby wspominali o tronku z... Dragon Balla. Znaczy no, profesjonalnie to się nazywa Trunks. Ale w polskim dubbingu się zawsze mówiło Trąg. Za honor. I Trąka, wodzu, Trąka. Za honor. A może ja wolę Songa, wodzu, Songa. Coś jest? Pierścień lwa! Duchy są du. Dobra, walimy sobie to. Kogo mam zabić? Jestem wodzem. Pierścień lwa. Zwinność bohatera! Super! To mi daje aż jeden zwinności, dzięki temu 0,3 pancerza. Zajebiście, takie defensy, że szok. Lok, regar, nogal. Normalnie. Tak fajnie brzmi pierścień lwa. A wcale nie jest tak zajebisty. Tak, gdzie dalej idziemy? Mamy trochę obrony jeszcze, więc może byśmy tak coś podipsowali. O, to są jakieś te. Akurat mi minęło, zajebiście. Zróbcie miejsce temu się poczadnie. Nie. Ekstra many, jak ja mam many. Duchy są niespokojne. Jest tutaj coś w ogóle. Tak. Come on. Nie, patrzcie, nie idą, poczekają, aż się patrzę, wysuną się na prowadzenie, bo oni są tankami. Te taureny to są takie pizdy normalnie, no to wszędzie giną. Na wyginięciu chyba są. Lok, regar, nogal! Lok, za honor! Wygląda na to, że konioludzie przygotowują się do walki. Konioludzie biegną. Dobra, ale czy ja chciałem tu iść, bo czekajcie, bo tutaj jeszcze były jakieś te inne takie... No, tu był jakiś teren do ogarnięcia, kurde no. Chyba tutaj nie trzeba iść, dlatego pójdziemy najpierw tutaj. Bo tu mi się wydaje, że tutaj trzeba dalej iść. To potem gdzieś tam zejdziemy, bla bla. W ogóle fajnie, że tu widzę wszystko, ten cały teren. Tu jakiś totem. Ale chamsko to wszystko widać. Cholera. Dobra, nie patrzymy. Chodźmy, chodźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj się ukryło pozytywnie. Jak myślicie? Dabu. Ach, harpie tylko. Opuścimy ich prądami. Przyszedł twój czas. Dabu. Zbój bestii. Za honor. I co, to tylko tyle, tak? Tego było. I tylko tak. Po to tu wracałem. Tak? No ale nie będzie. Tak. To chodźcie tutaj. Biegniemy. Armia! A co? Tobie co? Co się tak świecisz, kurczę, na tej twarzy, ziomuś? No już przestał. Już przestał. To łowca głów. Bierzmy się do roboty. Headhunta! Duchy są niespokojne. Headhunta.
Centaury, bandyci i na żółto, czyli neutralni są. Bierzmy się do roboty. Chciałem powiedzieć, że tutaj pewnie to jest zapętlone, że oni tak biegają w kółko. I tutaj, i znowu wybiegają stąd, to sobie biegną w kółko i tak dalej. Ale kurczę, tutaj nie widać, żeby było jakaś ten... Oni idą tam i tam w górę, gdzieś tam znikają chyba. Tabu! Mi się wydaje. Widać tutaj coś? Popatrzcie sobie tam. Widać coś, czy nie widać nic? To nic raczej nie będzie. Za honor! Popatrzmy sobie z góry może tak. Tutaj w tą stronę. Gdzieś widać? Za honor! Widać też. Idźmy dalej. Może tutaj coś widać. Też nic za bardzo. Ale ładnie to jest nawet. Takie niby pustkowia, ale jednak to ma swój urok. Tu jest fontana zdrowia. Dobra, się patrz, nie umieraj mi na razie. To jest super. Bierzmy się do roboty. Dobra, i healujemy się wszyscy razem na 3-4. Lok, regar, a teraz pójdzie popatrzeć, czy tam się coś dzieje. Popatrzmy, popatrzmy. Ha, ha, ha. Jakieś harpie. Tak z dupy nagle, nie? Żeby ten. Patrzcie tutaj, pomóżcie trollowi. Ta ich trochę wyciągnie. Chodźcie pomóc, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Panie? Czego ty chcesz? Kogo mam zabrać? Co mam kurwa, zróbcie miejsce też, co? Innym, ja pierdzielę, jakie to są kurwa czasem retardy. Świnia! Te są niespokojne. Dobra, nieważne. Chodźmy dalej. Tak. Powinien być jakiś achievement za to, że wszystkie zwierzaki wybuchniemy, albo coś w tym stylu. Za honor! Idziemy, idziemy, idziemy. Tak. Wiecie, musi... jest horda, to musi za być honor. Krew, flaki w ogóle. Za hordę. Dobra, to jest jakaś górka, sprawdźmy o co chodzi. Tak. Za honor! Co tu na szczycie jest? Ostro grzywy jak zwykle. Jestem wodzem. Tak. Dziki dół, czyli dwa wilki na 60 sekund. Bardzo fajny motyw. Kurde, nie wiem co wziąć. Cholera. Dobra, ja to wywalam. Przesuń się, ziom. Wywalam to, weźmy to. Ta różka tak. Jest całkiem spoko. Owija jakąś jednostkę turunami i wszystkie jednostki wokół niej dostają damage. Więc to jest dobra, żeby rzucić na takiego tanka na przykład. I ten tank sobie... Rozwala tak. Wszystkich innych dookoła. Tak. Bardzo fajny bajer. Bromka, wodu! Wow! Witaj, wojowniku. Spotkaliście może... Gania ludzie atakują! Brońcie się! Loktar! Loktar! Gdzie mam iść? Gania ludzie atakują! Brońcie się! Jestem Kern, wódz Taurenów z klanu Krwawego Kopyta. Dzielnie walczycie, zielonoskórzy. Ciekawe z was istoty. Jestem Tral, a to moi bracia orkowie. Przybyliśmy tu odnaleźć obiecane nam przeznaczenie. Trole też są. Szukacie przeznaczenia? Ono samo was znajdzie. Jednak na północy jest pewna wyrocznia. Może ona... Na północy? Ale w tamtą stronę zmierza armia konioludzi. Co? Nie, moja wioska jest w niebezpieczeństwie. Muszę się więcej dowiedzieć o tej wyroczni. Za nimi! Trzeba za wszelką cenę bronić Kerna. Ale czekaj, ja tu idę najpierw. Ej. Co mam robić? Mam wyjebane! Jestem wodzem! Co? Bierzmy się do co mam robić? Lok, kurwa, no bo Kermi zginie, ja pierdolę, idźcie. Wodzem. Rozdzielamy się.
Bo ja tu idę walczyć. Nie przeżyję. Co? Idź za Kernem. Lok, Regar, Nogal. Tak. Ja tu sobie walczę, bo tu jeszcze jest wioska Murloków taka ukryta, fajna. Twój czas. I dałoby się sobie wyczyścić. Kogo mam zabić? A, co tylko zechcesz. Poczekajcie, bo... Trzeba bronić. Kurde, no a jak chcę tutaj rozwalać te... Wojska Murloków. Za honor. Patrz się. Tak. Włączmy to. Dipsy, kapteny. Za honor. Lok, Regar, Nogal. Mikstura mamy. Weźmy taką miksturkę. Znowu prądziki. Model witalności. Nieświetnie, no patrzcie, kurczę, na to. Czyli co, tu mi się nie uruchamia to. To zajebiście. Dobrze, dobrze. Się bałem, że mi się to uruchomi i... Wiecie, i będzie taka trochę dupcia. A, mordujcie się z nimi szybciej, boże. Widzicie, jakie bajer? Takie specjalnie taka zmyła, że dobra, chodźcie szybko za Kornem, chodźcie szybko i ten. I omijamy tutaj takie fajne znajdźki, jak na przykład wioska Murloków. Gdzie Murloków jest naprawdę dużo i widzicie, dostaliśmy amulet witalności na przykład. Same fajne gifty. Dobra, tu jeszcze coś jest. Jest, mikstura leczenia. Super. Dobra, tu już jest koniec mapki. Popatrzmy sobie, tu jeszcze coś będzie dookoła. Widzicie, explore, to się kurde opłaca, eksplorować tutaj wszystko. God damn it. Widzicie, poczyściliśmy ładnie wioskę, kurczę, Murloków. Tak fajnie wszedłem tutaj ciasnym wejściem, że oni nie mogli mnie otoczyć i napierdzielać, wiecie, 20 na jednego, tylko wszyscy byli w tym ciasnym pomieszczeniu. To jest bardzo dobra taktyka, jeśli się walczy na kogoś, kto ma większe liczby niż my. Pamiętajcie o pustyni, poradniki od Q, strategia kurde, sztuka wojny. Rozwalamy sobie jeszcze te, chaty Murloków. Nikt nie przeżyje. Wątpię, żeby coś jeszcze było, no ale może coś jeszcze będzie, mimo tego, że nie mam miejsca za bardzo. Co tu jeszcze jakieś są domki? Tu jeszcze jest jeden domek. A tak to chyba wszystko, nie? Za honor. Dobra, idziemy stąd. Dabu. Pozamiatane. Murloki poczyszczone. Okolica stała się o wiele bezpieczniejsza. Tu jeszcze zajrzyjmy, bo tu jest tak, kurczę, podejrzanie cicho. Chociaż ja tu chyba byłem, nie? Byłem tu. No, to tak. Ale upewnijmy się jeszcze. Upewnijmy się. Bo to też nie jest tak, że nas jakiś czas ściga. Oni się tutaj jeszcze nie striggerowali, jeśli chodzi o te walki. O, patrzcie, nie byłem tu jeszcze. No, kurczę, no pociśniemy. Pyk, 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 pyk. Piorunek. Jestem potem. Pierunów. Piorunem, pospiorunował. Bierzmy się do roboty! Za dom Hammera! Lejcie, lejcie, lejcie! Lejcie, lejcie! Masz coś? Księga zdrowia. No okej, okay, może być. Tak. Księga zdrowia. Regar, Nogal. Duchy są niespokojne. Jestem wodzem. W ogóle, czemu nie mają takie obrażenia dziwne? Normalne. Powinien mieć obrażenia, kurde, bohater. W sensie. Lok, narosz! Tak? Nikt nie przeżyje. Może to dopiero w dodatku zmienili. Bohaterowie zawsze mieli obrażenia bohater, w sensie takim. Kogo mam zabić? A tu nagle takie dziwne coś. Idźcie sprawdzić, czy to coś jest. Co tylko zechcesz. Nie, tylko totem, tak? Dobra, dobra. Dobre, dobra. Gdzie mam iść? A zwróćcie uwagę, że mamy specjalnie ulepszone tutaj na jedynkę wszystko. Tak samo u nich, żeby było trochę łatwiej niż zwykle. Tak mi się wydaje. No dobra. Lok, Regar, Nogal. W ogóle, jakie się patrzę mają zbroje? Dabu. Co mają na sobie? Buty, majty?
I tu na ramienniki, tylko na jeden... Na połowę ciała. Tak to... No i hełm. No. Bierzmy się do roboty. Za honor. Wejdziemy dalej. Dabu. Co? Chodźmy tutaj. Wodzą. Hordą. A Tral tak olał tych troje, nie? Jak przedstawia się Kernowi, że to jest moja horda, mój orkowie. I wyjebka, nie? Co z tego, że trole obok stoją i czekają na introducing. Dawaj to jeszcze tych. Duchy są blisko. Dawaj po dwa te. No przybyliśmy w samą porę. Przyjeżdżają kolejny szturm. Kolejny szturm, no to bronić się, broń. Co mam robić? Kolejny szturm, przepuszczaj. Trzeba bronić bestii Kodo. Zobaczycie w przyszłości pozytywnie, jak on będzie spalował tym tekstem. Duchy są niespokojne. Lok na raż! Znowu nadchodzą! Lok na raż. Czyli co, że chcesz raszować? To oni raszują. Gdzie mam iść? Lok, Gregar, lokal! Lok na raż! Co mam robić? Bierzmy się do roboty! Gdzie mam iść? Lok, Gregar, lokal! Tutaj tego trzeba pozabijać, tylko też troni linię. Lok, Gregar, lokal! A taureny kurwa takie byki zamiast tankować, co oni coś z tyłu siedzą. Co mam nie? robić? Lepiej, żeby trole tankowały. Tak samo jak z nieumarłymi, co mi taureny, znaczy nekromanci. Nekromanci mi kurde tam. Tankowali. I co z tego, że mają czempiona, widzicie jak czempion szybko padł. Chyba, że wstanie jeszcze. Wydaje mi się, że taki czempion powinien mieć reinkarnację, ale chyba z neutralnym po prostu. Gdzie mam iść? Bierzmy się do roboty. Mam iść. Dobra, wytraćmy to już totalnie. Będę miał miejsce na tej mapie przynajmniej. Tam, tutaj ktoś tam, biedak. No dobra, nie pomagamy mu. Oni mi nie pomagają. No i udało się, tak? Młody Tauren. Tauren. A gdzie? A tu jest stary. Twoje plemię jest bezpieczne, starcze. Dzięki ci, młody wodzu. Centaury wypłoszyły z tych stron całą zwierzynę, a ja nie mogę pozwolić, by mój lud umierał z głodu. Wkrótce ruszymy na północ, na bujne łąki Molgor. Molgor! I boicie się, że najeźdźcy znów was zaatakują? Tak, te diabły są szybkie jak błyskawica. Na równinach na pewno im nie umkniemy. Cóż, jeśli powiesz, jak dotrzeć do tej wyroczni, o której mówiłeś, ja i moi bracia pojedziemy z wami jako eskorta. Coraz bardziej mnie intrygujecie, młody Tralu. Z radością przystajemy na wasze towarzystwo. No i okej, pozytywni. Dajcie znać oczywiście w komentarzach i łapkami w górę, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, jak tu się zapatrujecie na hordową, orkową kampanię, inwazję na Kalimdor. Taka inwazja, że nagle mamy sprzymierzeńców. Rozdział drugi to będzie długi marsz i rzeczywiście będzie długi, bo będziemy musieli iść i trzeba bronić bestii Kodo, a pozytywni muszą się trzymać.